Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Przed nami trzy wieczory z filmami znakomitego reżysera, scenarzysty, ale w tym wypadku także wspaniałego pedagoga, profesora Wojciecha Marczewskiego. Zanim będę miała przyjemność zaprosić bohatera dzisiejszego wieczoru na scenę, to chcę przypomnieć, że te przeglądy organizowane są przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Gościmy w kinie Kultura, które jest kinem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, i jest z nami także prezes Stowarzyszenia Jacek Bromski. Prezes Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Witamy bardzo serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wreszcie kolej przyszła na Wojtka Marczewskiego, który jest reżyserem szczególnym, bardzo indywidualnym artystą. Nie można go zaliczyć ani do Szkoły Polskiej, ani do kina Moralnego Niepokoju. Tak. Bo trzeba powiedzieć, że jest kino Wojciecha Marczewskiego. Także zapraszam Państwa na spotkanie z nim. Dzięki. Dziękujemy, ja odbiorę ten mikrofon, bo to jest moment, by na scenie pojawił się bohater wieczoru Wojciech Marczewski. Wojtko, witamy serdecznie, bardzo się cieszymy. Uśmiech na mojej twarzy i uśmiech na twarzy widowni jest najlepszym dowodem, że cieszymy się bardzo na te rozmowy przed filmami. Bardzo Cię proszę, bo o ile filmy no, znamy, bo to są filmy, które stanowią bardzo ważne momenty w historii polskiego kina. To zawsze wielką przyjemnością jest to, kiedy powracając do, do filmu, możemy porozmawiać z jego twórcą. Wybrałeś trzy. Czyli swój debiut z Mory z roku 1900, i tu są dwa, dwie daty podawane. 98, 7, właśnie, czyli sam mówisz: 78-79. Potem jutro będziemy oglądać dreszcze i 28 lutego, czyli w dniu 80. Urodzin Wojciecha Marczewskiego. <klucza> Będziemy oglądać ucieczkę z kina Wolność. Ale zaczynamy z mory, z mory, z mory krążą, z mory nad nami, z mory w nas. I tę powieść Emila Zegadłowicza, która była taką skandalizującą powieścią wydaną w 1935 roku, wybrałeś na swój debiut. Dialogi są twojego autorstwa, ale scenariusz pisał, pisał bardzo ciekawy człowiek, Paweł Hajny. I chciałabym od tego rozpocząć. Jak doszło do tego spotkania, jak doszło do tej decyzji, że ty debiutant bierzesz na warsztat tak trudne dzieło, tak złożone, masz tę odwagę i wiesz, że możesz to zrobić? Ja rzeczywiście to był, przygotowywałem jako pierwszy pełnometrażowy swój film i trudno by powiedzieć, żebym ja to wybrał. To za mnie wybrano Aha. i to ja byłem w fantastycznym zespole filmowym torze. Stanisław Różewicz, Witold Zaleski, świetny zestaw kolegów, Krzysiek Zanussi, Edward Żebrowski, Kieślowski, Bajon, Antek Krause. To była grupa takich no, przyjaciół. Ja zrobiłem kilka filmów telewizyjnych, Różnej klasy. Nie powiedziałbym, żeby to było mistrzostwo świata. Ale to był plus. I to jest to, czego w moim przekonaniu brakuje debiutantom w tej chwili. Ja, ja, w momencie, kiedy ja robiłem pełnometrażowy film, ja byłem po pięciu, sześciu, może siedmiu godzinnych filmach. To, to, to był debiut dojrzały już. E, e, I to Witold Zaleski. By wybrał bardzo mnie tym zaskoczył bo ja wiedziałem że to jest trudna książka że to jest historyczny nigdy nie robiłem historycznego naprawdę filmu w kostiumie wszystko na początku XX wieku się dzieje, natomiast jak przeczytałem, to zrozumiałem, że Witold Celeski był po prostu geniuszem. On wiedział, że to jest moja książka. Okay. Że ja potem mówiłem, że gdybym ja był bardziej utalentowany literacko, to ja bym to ja powinienem z mory napisać, bo ja je tak rozumiem. Tak, rozumiem do końca i że to jednym słowem, to nie miało dla mnie znaczenia, że to się na, na początku XX wieku działo. To było w, współczesne, chociaż oni mieli inne kostiumy, ale to była zupełnie współczesna i ważna dla mnie osobiście opowieść. Ale ważna, to powiedzmy dlaczego? Dlaczego w tamtym momencie poczułeś, że to jest opowieść o Tobie? Czy to chodziło o tego głównego bohatera, o ten czas wchodzenia w dorosłość, o ten czas poglądania na świat już bardziej niezależnie, widzenia, oceniania świata, który cię otacza. Czy w ogóle ten świat, który był w powieści Zagadłowicza? Tym bohater? Myślę, że to pierwsze bardziej. Ja, ja się urodziłem i wychowałem w łodzi, ale na przedmieściach łodzi. Ja dorastałem przez wiele lat z takim kompleksem, E, prowincjusza, Prowi m, 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 te hojny w Łodzi, one były strasznie prowincjonalne i dla mnie nawet jak do szkoły filmowej się dostałem wcześniej, bo zaraz po, 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 po maturze, to to był straszny skok, bo spotkałem kolegów, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, uniwersytety w Warszawie, w Krakowie te jakieś, i z takim kompleksem, e, że nie dorastam że jeszcze nie daję rady, a jednocześnie z poczuciem pewnej arogancji, że, że, y że jestem człowiekiem wrażliwym, że ja to rozumiem, że ja być może nawet więcej czuję niż, niż y niektórzy ludzie wo wokół mnie. I o tym jest, i, o, o, o tym jest ta, 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 ta książka i o tym chciałem, żeby, to zrobi, żeby o tym był film o dorastaniu, o próbowaniu zmierzeniem się ze światem, z samym sobą. Z, z religią, w której no się, To jest przecież. ważne, z systemem, bo tam pada, pada dwukrotnie to słowo wypowiedziane przez ojca Mikołaja, którego gra wspaniale Bronisław Pawlik. To właśnie jest to słowo system, prawda? Synu musisz zrozumieć, no system, to jest system. Tak. I ten system ma też uniwersalne znaczenie, bo tam chodziło o system, ale też już, jak Zagadłowicz mówił, system Tak. To wiedział, że mówi w ogóle o systemie, w który człowiek dorastając musi wejść i właśnie musi, i teraz na ile on może musi albo nie musi zaakceptować ten system. To jest o tym także bardzo ciekawie skonstruowana opowieść. Bo można by powiedzieć, że w... Chyba wszystkie moje filmy, a w każdym razie od pewnego momentu są monotematyczne. To są filmy o, o próbie z, e, wy, o wyszukania, znalezienia e, wolności jakiejś wolności dla mnie, która jest inna. I nie, nie musi to być, wie, wie, to, to nie, nie traktuję tego jako wielkie hasło, bo to taka wolność osobista, takie, żeby mógł, żeby mógł się nie bać nauczyciela. Żeby mógł się nie bać księdza albo jakiś tam wycho wychowawców. No i taka rzecz, która się wtedy ukształtowała we mnie, a potem na, 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 na wiele lat została ze mną, to jest to jest dialog Zegadłowicza, który ojciec mówi, kiedy mówi. Do, do chłopca mówi do, do, do syna, że problem to jest, jak uratować samego siebie z zamętu. Świat chce nas zmienić. Każdy mówi: bądź taki jak ja. To mówi, szkoła mówi: Masz tak, a tak postępować, będzie dobrze. Kościół mówi co innego, partia polityczna mówi co innego, znajomi mało tego. Rodzice i ludzie bliscy, ludzie, którzy nas kochają, mówią bądź taki. Każdy chce nas jakoś ulepić. Jak znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jest szansa na to, żeby taką no, osobistą wolność znaleźć. I to, to, to było coś, co, co rozumiał nawet ten mały Tomek, tak, ten, bohater. No fantastyczny chłopiec. Ja mówię, ocenicie Państwo, jak on gra. Ja uważam, że wspaniale, ale, ale jako, jako młody człowiek, dzieciak, który tak wiele rozumiał, tak. naprawdę, on nie umiał oczywiście tego nazwać, ująć w słowa, ale. Czuł, rozumiał. Ale to też widać, jest pięknie skonstruowana ta relacja między tym małym chłopcem a ojcem, który jest no już ojcem, nie, jakby nie takim, jak normalnie natura nas przyzwyczaiła, że tam ojciec jest powiedzmy 30-paroletni i wtedy może mieć takiego chłopca. To jest człowiek, który jest już na emeryturze. To jest też ciekawe, bo to jest. Człowiek, który temu dziecku może bardzo dużo powiedzieć, ale to dziecko ma, tak jak powiedziałeś, w sobie taką wrażliwość, że słucha tego. Nie bardzo rozumie, ale jednak wie, że to jest coś ważnego. Tak jak ta scena z jabłkiem. Piękna. No tak, scena z, 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 z tym, ale, ale jednocześnie da, dałem upust takim swoim... Yy. Niechęcią, które nosiłem wcześniej, to była niechęć do szkoły. Na przykład, ja nienawidziłem swoich szkół. Jakież to od, współczesne? Od podstawowej do, 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 do góry, łącznie ze szkołą filmową, którą w, w, rezygnowałem z niej. W, szedłem na uniwersytet, rezygnowałem z uniwersytetu, wracałem i, i, i myślę, że w tej chwili. Reforma szkolnictwa jest czymś absolutnie niezbędnym, żeby żeby pewien rodzaj partnerstwa wprowadzić. Ja coś zrozumiałem będąc przez kilka dni, przez kilka lat w Danii, jak inaczej oni rozmawiają, jak od przedszkola inaczej oni rozmawiają z dziećmi, jak w szkole. No staram się, żeby w szkole Wajdy było inaczej. No właśnie chciałam zapytać, jak to się ma do szkoły Wajdy? No my mówimy tak, po pierwsze, nie wolno używać tytułów naukowych. Ja ileś lat temu do, do, dostałem profesurę, nie wolno tego użyć, bo to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ja rozmawiam ze studentem. Ja mam być jego partnerem, on ma być moim partnerem na ten czas. I teraz, kiedy ja, ja, ja kiedyś publicz, na publicznym jakimś spotkaniu szkół filmowych, Powiedziałem coś takiego, jedna z, z pani z jednej ze szkół podniosła rękę i powiedziała, to w takim razie nikt nas, wykładowców nie będzie szanował. No, I to, to jest właśnie całe nieporozumienie, że nie nad, na, na czym budować autorytet, jak e, znaleźć kontakt z, z, z wykładowcami, z, między wykładowcą a studentami. Tak. Te. Ale nieprzypadkowo też większość wykładowców, którzy w tej chwili są w szkole, to są ludzie, którzy przeszli przez naszą szkołę. Oni przeszli jako studenci i potem zaczęli robić swoje filmy, i potem wracają te fantastycznie się. Andrzej zachowywał Wajda, który był na początku, ponieważ on dokładnie nie wiedział, jaka to ma być szkoła. I na pierwszych takich zajęciach, gdzie on coś powiedział, a student któryś mówi: No ja się tutaj akurat z tym nie do końca zgadzam, bo coś tam trochę Andrzeja zdziwiło to. I na przerwie mówi: Powiedz mi to, taka ma być ta szkoła? Ja mówię: Tak. On mówi. A to w bardzo w porządku, to ciekawe. I fantastycznie to zaakceptował i był, był po prostu takim przyjacielem tych ludzi. On się z nimi spotykał i prywatnie, i w korytarzu, w kuchni, wszędzie. I myślę, że na tym to polega i często najciekawsze rzeczy mówi się czy słucha się nie na sali wykładowej, tylko na korytarzu, albo w kuchni, my mamy kuchnię którą uważamy za centralne miejsce tego budynku. Partnerstwo, to jest to bardzo ważne słowo. Partnerstwo właśnie w takiej relacji międzypokoleniowej, bo to trochę jest o tym, tak, tam w szkole są różne przedmioty, w związku z czym są też różne problemy z tego wynikające, padło słowo religia, no to, jest, to są kluczowe sceny. I jak one bardzo rezonują znowu ze współczesnością, prawda? Ten problem religii w szkole, i to w jaki sposób jest prowadzona lekcja religii. Tak, no akurat, tak. Ale... można by powiedzieć, że wtedy robiąc ten film, to byłeś jakimś prorokiem, żeby użyć też. Ja chcę. Nie, ja, ja miałem ojca, który był nauczycielem, i który powiedział mi tak, strzeż się, nauczycieli i księży. Oni zawsze uważają, że mają rację. Coś w tym jest, ale nie zawsze. Chciałem serdecznie przywitać księdza Andrzeja Lutra, który jest A. z nami. Brawo dla niego. To jest, to, to, to jest fantastyczny człowiek, fantastyczny ksiądz, który wiele bardzo dobrego i wiele pięknego do naszego życia wnosi życia artystycznego. Ta chciałabym też powiedzieć, bo już i tak fabuły nie zdradzajmy więcej, mimo że są pewnie i osoby, które znają powieść Zagadłowicza i znają już ten film. To jednak zawsze trzeba zostawić w zawieszeniu opowieść o samej fabule przed oglądaniem filmu. Natomiast forma. Forma jest tutaj również bardzo ciekawa, bo nawet ja przypominając sobie ten film parę dni temu, Zwróciłam uwagę na ten sposób montażu, który zastosowałeś. Jeśli mógłbyś o tym powiedzieć kilka słów. Ja rozumiałem, że. Ja już wtedy rozumiałem, że opowieść, która ma być opowieścią realistyczną, może mieć kilka, kilka stopni, kilka poziomów. Jest pewien typ realizmu. Takiego małego realizmu. To znaczy, że ktoś przyszedł, wyszedł, wszystko jest wiarygodne. Natomiast nic z tego wielkiego nie, nie, nie wyrasta. Mnie zależało w tym, w tym filmie, ja chciałem poprzez zbudować, jakby, tamten świat. Ja nie wiem, czy on taki był. On taki pozostał w mojej wyobraźni. I ja, ja, ja go sobie tak, 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 tak budowałem, że te te kadry są inaczej i, i inne. No i tutaj fantastyczny był y, no, operator, Dort, Wiesław Zdort, z, z którym prawie że przypadkowo spotkaliśmy się, bo miał ktoś inny robić, jeden z moich kolegów, który nagle zrezygnował. To strasznie przykre dla reżysera, jak prawie na tydzień przed tym kolega ten mówi nie, nie zrobię tego, no ale co, można za, zaciąć zęby. I znowuż zespół, i to był fenomen. Zespoły to był fenomen, tyle co dobrego, co one dla kinematografii wniosły. Wy zaproponowali mi, że z Dorta, którego ja, którego ja nie znałem. Nie ja znałem jego filmy, ale on był wykładowcą dla mnie. I, I tego się bałem. Bo reżyser nie może dać się zdominować. Przez kogoś, bo nie zrobi swojego filmu, tylko zrobi taki film pomiędzy. Natomiast Wiesiek fantastycznie podszedł i to niebywale wrażliwy człowiek. Krótką anegdotę opowiem bardzo krótko. Kręciliśmy jedno ze zdjęć. Tu zobaczycie Państwo. W nocy pada deszcz, Hanna Skarżanka jest bita przez w błocie się tarza przez takiego potwora e, prochy reaktora. I my to kręciliśmy w nocy. Skarżanka miała 70, tam z jakimś okładem pewnie, lat, ale ona się zgodziła na to. Sztuczny deszcz, robiliśmy wszystko te. Ustawiliśmy światła w nocy na ulicy, było to, a mnie zależało strasznie na tym, żeby, żeby dźwięk nagrać z tego, bo ona fantastycznie krzyczała jakimś takim, to nie do powtórzenia, potem już w studio się taki, taki, takie rzeczy nie zdarzają i bardzo mi zależało i dźwiękowca uczylałem, żeby to nagrał. Wiedzieliśmy, że zrobię tylko jedno ujęcie, ponieważ ona będzie kompletnie mokra, brudna, nie, nie, nie uda się dubla zrobić. No i, Kręcimy to i, i widzę, jak to jest, do, jest, jest dobrze. Tylko nie wiem, czy dźwięk zarejestrowany. I powiedziałam, stop, i podbiegam do dźwiękowca, i mówię jak. On mówi, dobrze jest chyba. Ja mówię, to daj. I przez chwilę słuchałem. Potem podszedłem do, do Zdorta, do innych aktorom, podziękowałem bardzo i wróciliśmy do hotelu. Wróciliśmy do hotelu i to jest noc. I Wiesiek podszedł do mnie, wziął mnie pod rękę i mówi: Zrobiłeś mi taką przykrość, której, z którą sobie ja, ja nie mogę dać rady. On mówi: Podszedłeś po tym ujęciu do dźwiękowca, nie spojrzałeś nawet na to. I on, my chodziliśmy po korytarzu. On miał mniej więcej około 50 lat. Wtedy dorosły z wieloma sukcesami człowiek. I kapały mu łzy i mówi, no, to, e, e, zrozumiałem, jak ile to go kosztowało, jakie to piękne i ile szacunku trzeba, e, jak trzeba dbać o ludzi, którzy z nami, z nami pracują. Jeden głupi błąd, ewidentnie głupi błąd. To jest, przepraszam, opowieść o tym, jakich w, w, wspaniałych ludzi spotykamy na, 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 w, no tak. przy pracy. Ponieważ to jest praca, gdzie się taki psychologiczny striptiz robi. Tu się Ta, nie da udawać. To zawsze wyjdzie już. Kim jest, kto ma co w naturze. Mhm. No, ale to też świadczy o tym, że Wiesław Zdort jakby traktował tego debiutanta, znaczy, de, prawda, jako partnera. Znowu wracamy do, tego, do tych relacji. Tak. E, że to było partnerstwo, że też zależało mu na Twojej ocenie jego obrazu. Tak. E, a mógł przecież uznać ja i tak wiem najlepiej. No to, to znaczy, jak. Jak wiele ten film dla niego znaczył, tak, tak. ja się tu poczułem jak gówniarz, że nie, nie, nie zrozumiałem, że nie doceniłem tego, że, że, że tak no ale to, jak to może widać, była to dobra lekcja, a pamiętasz ją do dziś. Pamiętam ją do dziś i by byliśmy przez wiele, wiele lat przyjaciółmi tak. i by, e, z, zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje, kontakty. Muzyka, Zygmunt Konieczny, też wielkie nazwisko. To się Kraków kłania. No. Ja, w pewne, ja, ja w pewnym momencie Kraków był takim miejscem, który wydawał mi się w stosunku... w Łodzi głównie siedziałem. Trzeba znaczy, to była byle jaka. Ale Kraków to był związany z kulturą, to był teatr, to był ten... no i konieczny... ja myślę, że na przykład tak się zastanawiam, na ile Ewa Demarczyk i, i, i koniecznego muzyka miała wpływ na to, że on mnie w pewien sposób uwiódł, bo ja kilka, kilka filmów zrobiłem z nim. Wspaniały, Zygunt, to samo. Taki. Bo to są doj... wybitni ludzie, dojrzali artyści, pełni sukcesów. A jak przychodzi do pracy, to są godziny potrafią poświęcać, są zmęczeni, spoceni, to ich kosztuje i ja słyszę teraz wywiady takie są, zwłaszcza młodych ludzi, często aktorów, aktorek, którzy mówią, że na jakichś tam próbach, to te próby były tak męczące, że potem nie wiem, nie mogłem zasnąć i nie da się inaczej. Jak chcesz naprawdę coś zrobić, to musisz zapłacić za to cenę. Nie da się, będąc w pełnym relaksie, odpoczywając i tworzyć fantastyczną sztukę. Nie, za to, za to płacimy. Płacimy właśnie napięciem. To twórcy kiedyś, poeci nazywali, że, że, że ktoś ma... E, Wena, przyszła wena, Co to jest Wena? To jest takie skupienie, że nagle szybciej myślimy, że komputer nasz zaczyna w głowie, zaczyna rozumieć szybciej i szybciej i przewiduje to. To jest moment pełnego właśnie pełnej koncentracji i spięcia. I to jest w sztuce niezbędne. Dlatego ja osobiście nie znosiłem nigdy na zdjęciach poniedziałków. Bo niedziela była re, zrelaksowana i przychodziłem na plan, będąc zrelaksowany i moi koledzy i koleżanki zrelaksowani. I dopiero po obiedzie, w, w poniedziałek, zaczynała się prawdziwa praca. Pewne zmęczenie do, do tego typu pracy jest bardzo przydatne. Ale poniedziałki nie dotyczą oglądania dobrych filmów. Oglądania Ale... dobrych filmów. To są dobre dni na oglądanie. Za chwilę zaczniemy projekcję. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że jest książka. Świat przyspiesza, ja zwalniam. Świetny tytuł: To Wywiad Rzeka z Wojciechem Marczewskim, który to wywiad przeprowadził, przeprowadził Damian Jankowski. Ta książka jest dostępna tutaj w kinie. Jeśli zechcą Państwo, to jest taka możliwość. I jak będziemy schodzić ze sceny, to jeszcze poproszę o tradycyjne, to jest bardzo piękna tradycja, przygotowywany jest zawsze plakat do filmu, który oglądamy i prośba o podpisanie tego plakatu, bo to stanowi już teraz bardzo ładną kolekcję Archiwum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a ten plakat jest takim kolarzem autorstwa Andrzeja Krauzego i Tomasza Sikory, to Wspomniane przeze mnie jabłko zresztą jest właśnie motywem tego plakatu. Czy zapraszając już na projekcję, jeszcze coś chcesz dodać? Bardzo dziękuję, że przyszliście. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że będzie was tak wielu. Ten film się ale... świetnie ale... ogląda, naprawdę. Po latach tylu się świetnie ogląda. Mogę to zaświadczyć, bo obejrzałam go trzy dni temu. <grych> Dziękujemy. Wojciech, dziękuję Marczek. bardzo.